Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, zanim zaczniemy dzisiejszy przekozacki odcinek, chciałem was poinformować, że już w tą niedzielę, 20 września o godzinie 16, razem z marką Samsung organizujemy dla was mini turniej w grę Brawl Stars, gdzie do wygrania jest przekozacki, nowiusieńki telefon Samsung Galaxy A71 w kolorze niebiesko-zielonym. W sumie wy się lepiej znacie na kolorach, więc możecie mi dać znać, jaki to jest kolor. W turnieju może wziąć udział każdy, mecze będą rozgrywane w trybie solowym, więc jeżeli grasz w Brawl Stars i czujesz się na siłach, żeby zawalczyć o ten przekozacki telefon, no to, mój drogi przyjacielu, zapraszam Cię 20 września o godzinie 16. Pozwólcie teraz, że Wam powiem nieco więcej na temat tego telefonu, żebyście wiedzieli, o co walczycie. Moi kochani, ten telefon posiada aż 4 aparaty, żebyście mogli uchwycić więcej. Poczwórny aparat smartfona Galaxy A71 gwarantuje profesjonalną jakość i łatwość użytkowania, niezależnie od tego, czy chcesz zrobić zbliżenie, ujęcie ultra szerokokątne, zdjęcie nocne, czy artystyczny efekt bokeh. Za sprawą aparatu głównego 64 megapikseli, aparatu ultra szerokątnego 12 megapikseli, aparatu makro i aparatu głębi 5 megapikseli. A71 stawi czoła każdemu wyzwaniu. Teraz twoje zdjęcia zachwycą każdego. Telefon jest wyposażony w tak dobrą baterię, że wystarczy ci mocy na cały dzień. Bateria o mocy typowej 4500 mAh umożliwi ci streaming, udostępnianie i granie, gwarantując, że nie zabraknie ci energii. Zaawansowany 8-rdzeniowy procesor i nawet 6 GB RAM-ów to gwarancja płynnej i efektywnej wydajności. Ekranowy czytnik linii papilarnych zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp do telefonu. Wystarczy, że przyłożysz palec do wyznaczonego obszaru, by odblokować urządzenie. Pamiętajcie, że w tym telefonie twój odcisk palca staje się kluczem. A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej na temat tego telefonu, wbijajcie link, który znajduje się w opisie, tam macie wszystko dokładnie opisane, wszystkie specyfikacje, dane techniczne itp. itd. Ej, bardzo mi się podobają te balony, które tutaj się poruszają. Zobaczcie, one same chcą wyskoczyć z telefonu. Moi drodzy, jeżeli się czujecie na siłach, żeby wygrać taki telefonik, zapraszam was 20 września, niedziela, godzina 16, mini turniej u Farela. A teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Ja wam dziękuję ślicznie za wsparcie. Moi kochani, sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłałem na waszą skrzynkę kodziki PSC, za które będziecie mogli sobie kupić jednego megaboxa. Jeżeli ty też robisz jakieś zakupy z kodem Farel, nagraj to, podeślij mi na maila. Mail oczywiście jest w opisie. A jeżeli twój film zostanie wyświetlony u mnie na odcinku, no to znaczy, że na twojej skrzynce mailowej czeka na ciebie kodzik PSC, za którego będziesz mógł sobie kupić megaboxa. Standardowo przypominam, żebyście zostawili łapeczkę w górę, zasubskrybowali kanał, ponieważ w tym roku lecimy po milion. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i zaczynamy testować wszystkie nowe skiny. Zacznijmy może od skina do Poco. Jest to Poco, który jest dostępny w karcie zadymiarskiej za pierwszy poziom. Z pewnością każdy z was go ma, ale wiadomo, przetestujmy sobie go. Skoro była mowa, że będziemy testowali wszystkie skiny z nowego sezonu, no to testujemy wszystkie, moi drodzy. Czym się różni ten Poco? Tylko szatą graficzną. Dźwiękiem się na pewno nie różni. Nie różni się też jego atak niczym. Ale generalnie bardzo fajnie wygląda. Dobra, jeszcze raz dobijmy tylko. Chodź tu, Poco. Nie no, Penny mnie jakaś bije. Ale no co, ja teraz na trzeciego wjeżdżam. Ulcik i bomba. Dobra, pięknie, porobieni. Rose na 11, no postaram się z nią jakoś uporać. Rose, odejdź ode mnie. Ha, skrzynka sfokusowała, wariatka. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, bocik, chodź tu. O! Zadyma. Ult. Jeszcze jeden strzał. Dobra, GG. Sprawdźmy, jak wygląda jego cieszynka. A, normalna. Brzdękoli na gitarze. Moim zdaniem jest to najlepszy skin do Poco. Najładniejszy. No dobra, ten jeszcze sombrero jest też fajny. W skali od 1 do 10 Poco daje aż 9. Lecimy z kolejnym skinem, jest to El Atomic Primo. Zobaczcie, jak on przekozecko wygląda. Jest to El Primo zieloniutki. Na głowie ma jakiś znak radioaktywny. Z pewnością wpadł do jakiejś kadzi z radioaktywnym czymś. Sprawdźmy, jak wygląda na polu bitwy. Jestem ciekawy jego ultimate ataku. Jak widzicie, za moim tyłkiem ciągną się takie zielone, jakby radioaktywne chmurki, co oznacza, że ten El Primo jest albo zainfekowany, tak, nie zarażony, tylko zainfekowany. No jestem mega ciekawy, jak wygląda jego ultimate atak. Za chwileczkę sobie nabiję ulcika i wjeżdżam w kogoś na ostro. Dobra, pamelkę przez ramię, ciach. No chodź tu, moja droga, jeszcze staniesz dwa razy gonga i wlatujemy. Uwaga, El Primo! No niestety, jego ultimate atak niczym się nie różni, jest taki sam. Ale fajnie się świecimy na zielono, co znaczy, że jesteśmy zarażeni, nie? Konacki jest ten skin, mi się mega podoba.
A z drugiej strony on chyba wcale taki drogi też nie będzie. Gościu, chodź tutaj do mnie, co ty tam robisz? Chodź, nauczę cię fruwać. Ciach! Za płot go wywaliłem, widzieliście? Chodź, jeszcze raz cię nauczę fruwać. Bomba, bomba, bomba. Cyk, ulcik, jazda, łokieć. Pięta, nie ma klienta. Zobaczmy, jak wygląda jego cieszynka. Cieszynka standardowo wygląda normalnie, jak w zwykłym El Primo. Lecimy dalej. Kolejnym skinem jest Super Funka M. Jest to jeden z lepszych skinów w grze. Zobaczcie, ma czapkę z logiem Tika, kolczyki. To są kilofy od Karla. Ma torebkę w kształcie 8-bitowca, bryloczek w kształcie Poco, skarpetki w kształcie Spike'a, nie no, coś pięknego. Oraz jakaś kaczuszka stoi. A, bo to jest kaczuszka od Jessiki, dobra. I ma obudowę od telefonu w kształcie, to jest chyba tego pamiętniczka od Colette, tak mi się wydaje. Lecimy od razu z gierką. Z tego co ja wiem, w tej postaci jest zmienione wszystko. Szata graficzna ataku, szata graficzna ultimate ataku. Dźwięki są w sumie te same, ale zobaczcie, strzelamy atakiem i wylatują nam takie przekozackie baloniki. Nie, no coś pięknego, spójrzcie tylko. Zielono-żółte balony wylatują, ale czad. Dobra, nabijmy sobie teraz ulta na tej szelce i zobaczmy, czy ten ultimate atak też się różni. Mamy dwie postacie, szybki dojazd. Dajemy ulta, tak, ult też się różni. Zobaczcie, mamy baloniki wokół mnie. Wokół mnie są jakieś baloniki. No i pozamiatałem, raz, dwa, trzy. Jaka cieszynka? A, no cieszynka też jest nowa, bo to jest nowa grafika, nowa animacja. I ona coś ma na tym telefonie, tylko nie widzę co. Co tam jest? Jakaś ukryta postać chyba. W skali od 1 do 10 EMS daje 10, mimo że kosztuje aż 150 gemów, ale jest to najlepszy skin do EMS. No i teraz, moi kochani, czas przetestować kiełka. Zobaczcie, jaki czadowy. To jest taki kosmiczny kiełek. Jak on się w sumie nazywa? Sprawdźmy. Księżycowy kiełek. Tak, i to już jest trzeci skin do kiełka. O, nowa animacja jest, nakładania karteczki, nawet nie widziałem. Kiełek jest mega słodziakiem. Lecimy od razu z gierką, sprawdźmy jego animację. Wow, czym on rzuca? On rzuca jakby kawałkiem księżyca, z który się zmienia w marchewkę? Co to jest? To jest taka jakby marchewka, co nie? To jest tak, to jest kawałek jakby księżyca. Później zmienia się w coś i wybuch tego kiełka też jest totalnie inny, ale kozacko. Napijmy sobie szybciutko ulcika. Uwaga, ultujemy tą tarę. Boom. Wow. Jak ja asteroidy jakieś księżycowe postawiłem. I na tym są jakieś talerze. Satelity, coś takiego. Wow. I uwaga. Poleciał taki cień kiełka. No niestety zginąłem. Poleciał taki cień kiełka, który zamienia się później. Albo to są jakieś budynki, domki kosmitów z satelitami, albo to są po prostu części, po prostu jakieś planety, asteroidy. W skali od 1 do 10 kiełek dostaje ode mnie 11. No jest mega słodziak. Ten skin koniecznie muszę mieć w swojej szafce. No i teraz, moi kochani, przyszedł czas na Spike'a. Zobaczcie, jak on wygląda. No to jest kozacki. Zobaczcie, Spike zmienia twoją jakby karteczkę na twarzy. Teraz jest El Primo, teraz jest Tikiem, teraz jest Pandomnitą. Dobra, ale jedziemy normalnym Spike'iem. Zobaczymy, czy coś się jeszcze w nim zmieniło. Spike w masce, nie, no coś pięknego. A, jego atak wygląda normalnie. Ciekawe, czy ultimate atak też. No mi się wydaje, że tylko jego maska się tutaj zmienia. Czy ten Spike też ma maseczkę? Pokaż się. A, no niestety nie zdążył, bo dostał gonga już. Witam pana Franka. Porobiony. Zrzucamy ulcika. Woo! Poleciał kaktusik. No nie, niestety nie. Ultimate atak jest taki sam. No okej, okay. Czyli zmienia się w nim tylko maseczka. Woo! Ulcik. Leżysz, leszczu. Chodź tu, do mnie. Dobra, leżysz, leszczyku. Nie no, spójrzcie na jego twarz, on wygląda przecież przekomicznie. Nie mam pytań. Jest i szelka. Wracaj tutaj, ulcik. Bomba, 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 bomba. Leżysz. Spójrzmy, jak się cieszy. A, normalnie się cieszy, tylko po prostu ma maskę. Przeuroczy skin. No i moi kochani, przyszedł czas przetestować ostatni skin do śpiącego Sandy. On ma koszulkę w logo Brawl Stars, zegarek na ręku, który wskazuje godzinę, nie wiem, chyba 12:15. Czapeczka Leona jest kozacka. Woreczki z piaskiem są w kształcie, chyba na wzór uśmiechu Rose, tak mi się wydaje. No i jest lizak albo wata cukrowa w kształcie Tika z plasterkiem na plecach. A kapcie są, o, kapcie są w nietoperze, ale czad. Przetestujmy go. Jazda, jazda, biała gwiazda. Zobaczcie, jak on śmiesznie trzyma tego lizaka z przodu. Nie no, nie mam pytań. Wow, i też jest nowa grafika ataku. Czym on strzela?
jakimiś takimi jakby duchami? Co to jest? Nie mogę rozpoznać, co to jest, moi drodzy. Ale poróbmy tego Sandiego podrabiańca. Dobra, ja tu za chwileczkę zasnąłem, żeby się uleczyć. Okej, okay, porobione, uciekamy. To są jakieś chmury chyba z waty cukrowej, coś takiego, tak mi się wydaje bynajmniej. To jest wata cukrowa? No chyba tak. Jeżeli to nie jest wata cukrowa, no to napiszcie w komentarzu. Co? Już wielkie starcie, tylko dwóch chłopów chyba porobiłem. Gdzie jest ten chłop ostatni? No jest ten Francesco, chodź Francesco. Woo! Uciekamy, zobaczymy, czy ten Frank nas zaskoczy. Wow, zaskoczy! Zaskoczy! Najgorzej! Ale żeby nie zabił, co za bocik, chodź tu. Waflu. Chłop ucieka z burzy, wracaj mi tu. Dobra, sprawdźmy, jak będzie wyglądała Cieszynka. Zero entuzjazmu. Także moi kochani, tak wyglądają wszystkie skiny, które niedługo zostaną dodane do gry. Moim numerem jeden jest oczywiście Kiełek. A który według was skin wam się najbardziej podoba, dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie wbić w niedzielę o godzinie 16 na mini turniej z Samsungiem, który organizujemy. Do wygrania jest zarąbisty smartfon Galaxy A71. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Wbijajcie już na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!